Siemanko. Dzisiaj będę poszerzał bramę, którą dostałem od cioci. Zobaczycie, jak mi wyjdzie. Ale najpierw muszę sobie przygotować miejsce pracy. Mam ten mój stary stół, który no w sumie może być. Ale do stołu jeszcze przywiozłem takie bardzo stare drzwi, które i tak mi wadziły w domu na strychu, a dzisiaj mi przydadzą się. To będzie taki stół roboczy z tych drzwi zrobiony. Także biorę się do pracy. Spawalniczy stół roboczy już jest gotowy. Wyciągnę jedno skrzydło bramy, przetnę, zmierzę. Tutaj kompletnie działam na spontanie, bez żadnego projektu, ale efekt mam nadzieję, że będzie. No, po metrze efektu ma być. Ja już po rozgrzewce, przęsło na razie. Część bramy wygląda tak. Nie wiem w sumie w którym miejscu, załóżmy tu gdzieś pod koniec się przetnie. Położy się końcówkę i do spawa. No zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie rozleci brama od mojego tej przeróbki. Dobra, biorę szlifiereczkę, ciachu, ciachu i po strachu. Później będę się zastanawiał, czy dobrze, czy niedobrze. Ja się wydaje, że jak będzie w tym miejscu przedłużona, to będzie dobrze. Mniemam, że poprzedni majster, który ją robił, zrobił ją solidnie i na tyle, że wytrzyma te moje cięcia i przeróbki. Zanim ją potnę, weźmę tą tarczę i troszkę szlifuję, zobaczę, czy da się tutaj coś odratować. Lekko oczyszczone, ale widać, że to tu tniemy i tu najwyżej ten kawałek się no, zrobi od nowa, tak, no co tu ukrywać. Trochę więcej pracy, ale tak trzeba. Reszta jest lekko oczyszczona. No i jakoś się trzyma. No poza tym tutaj. Także tu będzie tu cięte. I przedłużane. Psuć to ja potrafię. Brama ciachnięta. Tutaj, o, widać jak tam trochę wiek nam zjadł tą bramę, więc tutaj to się wymieni. Tu się nam przedłuży. Będzie zajebiście. Potrzeba matką wynalazku. W tych warunkach inaczej nie odmierzę tego, czy to jest prosto, czy to jest równo. A tak sobie ściskami złapałem tamten profil na równo. I teraz ten przyspawam do tego. Dwa główne elementy zostały przedłużone. To troszkę oczyściłem, ale zaraz tak chlasnę, tak utnę. Dorobię po prostu taki nowy kawałek, bo to no niestety nie ma. Zostawić już takie dziadostwo, to całą bramę spawam, robię, kombinuję i wiem, co takie gówno zostawił. W planach jest zrobienie tego przęsła no i dokupienie profila, no bo kupiłem profila na styk, a tu się okazuje, że tu trzeba niestety metr profila dosztukować, tak, tu kawałek, tam gdzieś się pewnie jeszcze kawałek trzeba będzie uciąć, to będzie metr na pewno. Wstępnie mam złapane z obu stron. Może tam jest różnica jakichś tam milimetrów, aczkolwiek przy tym, że ja zawodowo się tym nie zajmuję, moim zdaniem jest całkiem nieźle. 5 elektrod później i jakieś 10 minut wszystkie nasze pionowe dłuższe elementy są zespawane. Fajnie się sztywno to trzyma. Spawy, nie wiem czy to ładne, czy to nieładne. Tutaj jeszcze trochę tego żużlu zostało, ale będzie się trzymać. 3 chwile później, no
zespawałem jako tako. No tu prawie cały spaw ładnie wyszedł. On zawsze jest tylko prawie. No tutaj może trochę lepiej. Jakoś super estetycznie to może nie jest, ale na pewno jest stabilnie, solidnie. Teraz to do tego dospawam. Tutaj skrócimy. Kawałek blaszki tu włożę, że też zespawam, żeby po prostu nie było. No, żeby tak nie zostało. I pokazuję Wam efekt. Przynajmniej jeszcze nie końcowy, a częściowy, ale efekt już jakiś jest. 8 sztuk jest dociętych, ale jest duży minus. One są niesymetryczne. Te były fajne, 25x25, a te mają 27 czy 28x22. To jest tylko brama tymczasowa, czyli pewnie będzie przez 15 najbliższych lat. Jak to wszystko, co w Polsce jest robione na chwilę. A i te wszystkie szpikulce powycinam. Po pierwsze będzie bezpieczniej, a po drugie nabierze takiego troszkę nowoczesnego stylu, moim zdaniem. Nie wiem jakby, co Wy o tym sądzicie, ale jak to się wszystko ładnie tak zetnie, biorę się za jeszcze odcinanie tego kawałka. Spawamy nowy kawałeczek. Kolejna część wycięta. Tak wygląda z drugiej strony. Także to już konstrukcyjnie to już no, papier. No, robię sobie taką końcóweczkę, taką L-eczkę i tu dospawam. Na pewno wzmocnię konstrukcję później. Później z powrotem dospawam te kątowniki, które tu wyrwałem. No i mam już dwa elementy, które się tak zespawa tutaj. O, pyk. I będzie wymieniony stary profil dziurawy na nowy, jeszcze nie dziurawy. No chyba, że przepalę go elektrodą, ale mam nadzieję, że nie. Mam już spunktowane. Teraz tylko trzeba to obspawać i będzie elegancko. I tak prezentuje się moja dzisiejsza przeróbka bramy. Wiem jedno, że jak będę robił bramę sobie drugą, to zrobię ją z grubszego profila, bo jednak 27x40 to jest troszkę cienki profil. Ona nie jest taka stabilna, jaka powinna być. Jak to by był profil, załóżmy 40x40, czy tam 40x60, to taka brama mogłaby być. Z minusów. No jest lekko zwichrowana, ale to się może poprawi. Nie wiem, czy to ja podejrzewam, że jest zasługą zbyt mocnych spawów. To jest minus. To powinno być tylko i wyłącznie spunktowane, tak jak i tutaj. Tu było bzyk, bzyk. I przez to się wygiął profil, ściągło go do środka. Dobry przykład jest tego, że jak ktoś chce zrobić coś za dobrze, no to spierdoli. Tak? Owszem, tutaj jest na pewno solidnie się trzyma, ale wystarczyło to lekko spunktować i na końcu nie byłoby tego banana. Ale spróbuję jeszcze to wyprostować jakoś. A poza tym, co ja tu płaczę, zanim ja sobie tu dom postawię, zanim ogarnę teren, zanim zrobię siatkę, zanim postawię budynek, to brama, szczerze mówiąc, będzie na samiutkim końcu i będzie przez taką też się da przejechać. Kurde, co tu płakać? Dobrze jest.
Dobra, ja to sprzątam. Na dzień dzisiejszy to jest koniec. Miałem jeszcze to szlifować, ale już mam dosyć. W oko mi wpadło jakiś paproszek. Taka przestroga dla innych. Trzeba nosić okulary. Oczywiście miałem okulary, tylko mi się nie chciało założyć. No, abym wyciągnął z tego wnioski, bo oko szczypało. Dobra, widzimy się kolejnego dnia przy tej samej pracy. Także trzymajcie się.